8 już rajdu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, który ma na celu propagowanie sportu, turystyki rowerowej i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną. Jest Państwa bardzo dużo. Cieszę się, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Witam wiceburmistrza pana Pawła Mrowca, który też będzie dzisiaj uczestniczył z Państwem w rajdzie. Witam dzieci, te najmłodsze, które pojadą w koszyczkach i te, które pojadą rowerkiem swoim. Witam rodziców, witam dziadków. Cieszę się, że podjęliście takie wyzwanie. Jest to bardzo ważne dla zdrowia. Chciałam serdecznie podziękować władzom gminy Czechowic-Dziedzic za ponowne dofinansowanie tego przedsięwzięcia, tego zadania. Bez tego współfinansowania z Urzędu Gminy niestety nie dalibyśmy rady takiej imprezy zorganizować. Więc serdecznie dziękujemy i składam to podziękowanie na ręce pana burmistrza Pawła Mrowca. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować wszystkim panom tutaj, to znaczy Straży Miejskiej oraz Policji, która będzie dbała o bezpieczeństwo państwa na drogach oraz osobom prywatnym, które również się podjęły tego zadania. Dzisiejszy rajd jedziemy w kierunku Międzyrzecza. Tutaj kolega Jerzy Bożek Państwu przygotował takie kolerki na wszystko. Oczywiście się przybyliście, Radosz bierze, że pokazujemy to, że nie tylko duże miasta w kraju i w Europie są miastami rowerowymi i trwa boom rowerowy, także nie tylko w dużych miastach, ale także w naszej gminie, właśnie tu w Ligocie. Radość bierze, patrząc na Was, że tak licznie przybyliście na nasz rajd rowerowy. Bardzo serdecznie witam wszystkich, w szczególnej ostrożności, zwłaszcza mówię to do młodych rowerzystów. Zatem rajd nie jest wyścigiem, przede wszystkim nie ścigamy się, nie zajeżdżamy drogę, nie zajeżdżamy uczestnikowi drogi, który jedzie za nami. Każdy manewr zamiaru sygnalizujemy odpowiednio, a każde zahamowanie czy też zatrzymanie się najlepiej sygnalizować przez podniesienie ręki do góry. Jedziemy prawą stroną, z przodu jadą panowie na motocyklach, później policja, później ja z kolegami w odblaskowych koszulkach i nie wolno nas wyprzedzać. Na końcu jedzie Straż Miejska i paru kolegów. W razie drobnej awarii, typu jak jakąś łańcuch spadł, nie umiał sobie poradzić, to koledzy pomogą. To króciutko tyle. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Was tutaj jest tyle i że wspólnie ten czas możemy spędzić, a to wszystko za sprawą pani tutaj przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Ligoty, która to zorganizowała wespół tutaj z panem radnym Jerzym Bożkiem, ale tutaj małżonek szanownej pani przewodniczącej też był mocno zaangażowany, także wspólnie myślę, że ten dzień rodzinnie spędzimy. Także miłej i przyjemnej zabawy Państwu życzę. Dziękuję. Na rowery z nami jedź, weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie czas wokół nas. Na rowery z nami jedź, weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie czas wokół nas. Stań z samego ranka, popatrz dziś, dzień rajdowy, odlotowy z przyjaciółmi. Mamy brata, pora na start. Na
zakręć kołem, z nami jedź. Wesoło płynie czas wokół nas. Rajd to jest przygoda, nie wiem, jak na skrzydłach poszybujesz z marzeniami. Zakręć kołem, z nami jedź. I niech wesoło płynie czas po nas. Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem, z nami jedź. I niech wesoło płynie czas po nas. Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, kręć kołem, z nami jedź. I niech wesoło płynie czas wokół nas. Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem, z nami jedź. I niech wesoło wokół nas. Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem, z nami jedź. No to jak oni chcą jechać przed kościołem w Brunowie, to będzie fajnie. No. Daję odpływ. No. Właśnie mu nie podobało. Bo 5 minut musi stanąć i to jest wielka rzecz. To jest... No. Albo to jest... No i dobrze zrobili. A, bo my teraz będziemy skręcić. Tak. A, wiem o to, a co to nie przez nas jest zamknięto? No właśnie. Obudził się gościu. Dobre. O,
Brunowie, na godę. Sensacja w Brunowie. Na godę, dzień dobry. Zwany Francuz. Francfeld, a to po polsku jest Franciszkowice. I szóstka jedzie prawie chyba. Ona tu objazdy jeździ teraz. Klima w autobusie szła. Teraz ja, to kiedyś ten człowiek musiał wjechać. Że jak wyjdziesz z tego autobusu, to potem jest taki szok.
Takie napięcie, że aż te druty syczą. Pamiętaj, że Michael, to jest
To już jest półmetek przy OSP w Międzyrzeczu. Tak jak w zeszłym roku w Zabrzegu, tak i teraz w Międzyrzeczu. Deszcz do chłody. Zawsze mi mówię, żebyś przyszedł na to spotkanie.
Kropka spadnie. Tak. To jak gdyby samolot pali, bo... Tam sobie chodzi. Ale gdzie pani chodzi? Ała! Mega! Artur, zdaliśmy nawet zimę.
7 lat już telefony. Tak. Ja na to nie pozwolę. Sprawa. Co? Jak rodziców sprawa. Szczerze, ja na pewno nie będę pozwalał na telefony z 27 lat. No, gorzej. Moja mama ma granica Czechowic-Dziewic i Ligoty. To też jest wiek, bo on z tym już dorosłym, to inna sprawa, nie? A my jesteśmy... A ten i wysyłacie jakieś zgłoszone te memy. Ja myślę, że to jest sobie jesteś. Jedzie na końcu. Thank you.
przyjeżdżasz w odwiedziny i widzę cię kupa gnoju. Co? W odwiedziny przyjeżdżasz, a widzę cię kupa gnoju. Tak jest, auta się mają usuwać. To mnie jest na tego roli. Mogę 5 minut bawić. Na prawo, Klara. Bieg na prawo. Gdzie się masz dogać śpieszyć znowu? Powiedz, gdzie się śpieszysz. No, o to on już nic nie przyjdzie. To też ciężko jest. A, nie. Ja jeszcze 70 ton. Thank you.
Robert, jaki monument? Zaufanie, tak się stało, 140. Po raz kolejny pamiętam na pierwszym, tak? W tym radzie rowerowym, kiedy miałem przyjemność, drodzy Państwo, brać udział, tak się stało z konieczności. Przypadek, że zaangażowaliśmy się z następcą do tego, żeby właśnie wziąć udział w przeprowadzeniu właśnie wręczenia, ale i również losowania nagród. I ta tradycja już jest, Panie Przewodniczący, chyba kolejny raz, także skoro jest takie zapotrzebowanie i zaufanie do mojej osoby, żeby to w sposób obiektywny i sprawiedliwy przeprowadzić, oczywiście jak najbardziej postaram się nie zabić i sprostać tym oczekiwaniom. Przede wszystkim, zanim zaczniemy wręczać, drodzy Państwo, ja mam, nie wiem, kto będzie wyróżniony, listy na pamięć nie znam, zaraz będę się tą listą posługiwał. Chcę przede wszystkim podziękować organizatorom za ten trud i wysiłek, to jest Główne Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, pani przewodnicząca i Kwaśniak, ale również pan Jerzy Bożek jako radny tutaj z Miliardowic. Od lat angażują się w te działania i szczególnie tutaj dziękuję za to zaangażowanie również małżonkowi, pani prezes, panu Kazimierzowi Kwaśniakowi i osobom, które ich w tym działaniu wspierają. Jest to naprawdę logistycznie, wy najlepiej, drodzy Państwo, wiecie, bardzo skomplikowana, złożona sprawa i wymaga naprawdę dużo wysiłku, trudu, żeby te przyjemne chwile relaksu, ale przede wszystkim jakieś tam sportowej zabawy, bo przecież tutaj za chwilę będą nagrody, ten charakter ta impreza również zabiera, ale najważniejsze jest miłe uczestnikiem rajdu w roku 2018 jest pan Alojzy Rojczyk z Ligoty z ulicy Powstańców Śląskich. Zapraszamy. Komisja to zweryfikowała. Ja nie wiem, ale może sam pan Rojczyk przedstawi się. Nie jest kobietą, także myślę, że można zapytać o wiek. W tym roku ukończyłem 75 lat, 76 lat biegłem. Myślę, że jak mi zdrowie dopisze, to jeszcze na tym tygodniu wezmę udział. Ja serdecznie gratuluję, gdyż pan teraz jest w tym pięknym wieku najstarszym uczestnikiem, to tylko z roku na rok pana pozycja będzie nie zagrożona. Życzymy zdrowia i sił. Dziękuję bardzo. Największą rodzinę państwa Dudek, z tego co wiem, to w sile chyba 12 osób, tak? Przedstawiciela rodu, rodziny Dudek, prosimy do nas o odbiór nagrody. Czy jestem? Aha, idą przedstawicielki. Aha, i taka techniczna uwaga, wszystko musi być zgodnie z prawem. To są nagrody z pieniędzy publicznych zakupione, dlatego prosimy o potwierdzenie organizatorów odbioru tych. Pokonały trasę, co prawda w koszyku, tak jak powiedziałem, ale wierzymy, że w następnych latach już będzie samodzielnie. Jest to Karol Jąkisz, urodzony w 2017 roku w maju, czyli niedawno skończył roczek. O, jest już tutaj wśród nas. Tak się gratulujemy. On jeszcze nie wie, co się dzieje, ale wszystko jest przed nim. Najmłodszy uczestnik. Ja rozumiem, przekazujemy nagrodę, że ta nagroda będzie syna zachęcała, motywowała do tego, żeby w następnych latach z rodzicami jeździć. Czyli mały Karolek Jąkisz dostał nagrodę i nagrodę rzeczową również. Prosimy o potwierdzenie odbioru. Można odebrać obojętnie, kolejność jest dowolna. I teraz, drodzy Państwo, już w ostatniej kategorii najmłodszy uczestnik rajdu, ale który samodzielnie pokonał trasę. Jest nim Kornel Grzoł z Ligoty z ulicy Zakątek. Urodzony w 2014 roku, czyli za niedługo będzie miał 4 lata. 4 lata. Podajesz datę, nie? Urodzenia. Czy ja jestem tam słyszalny z tyłu, drodzy Państwo, czy nie wiem, czy to nazwisko wolniej słychać? Idzie, tak, podąża do nas. Podąża do nas Kornel Grzoł swoim tatą, tak? Może jest onieśmielony, nie wiem, albo tak się forsował, że trochę sił zaangażował w to wszystko. Gratulujemy. Kornel, odbierasz nagrodę, to jest twoja, tak? Jeszcze nagroda rzeczowa, tato. Ja ci gratuluję. I nagroda rzeczowa. O, dorośnie. I prosimy tatę o potwierdzenie odbioru.
Drodzy Państwo, czyli tutaj te wręczanie nagród, statuetek w tych czterech kategoriach mamy za sobą. Teraz organizatorzy, jak co roku, przewidzieli kategorię nagród pocieszenia dla wszystkich dzieci, bez wyjątku. Najmłodszych, którzy pokonali trasę w koszykach swoich lub przyczepkach swoich rodziców, opiekunów i będziemy po kolei czytać. To już wy tu jesteście? Bardzo się cieszę, że już takie zainteresowanie. Podchodzi, komisji pokazuje numer i zabiera sobą, bo potem będzie losowanie nagrody główne i numery będą potrzebne, tak? Tak było przed laty, nic się nie zmieniło. Numer 189, prosimy, drodzy Państwo, każdy chyba miejsce będzie bardzo objęte ochroną i tajemnicą. 190, taki numer prosimy. Posiadacza takiego numeru. A podchodzi pan, tak? To nie? Nie, to fałszywy alarm. No, nie ma posiadacza numeru. Drodzy Państwo, dwa razy, może trzy zapytam, jeżeli nie ma, to przechodzimy dalej. Czyli 190 po raz drugi jest świetnie. Dobrze. No więc mówię, koncentracja, drogie kochane dzieci, w tej chwili nad karteczkami z numerem, które posiadacie. Wszyscy patrują się w kartę. I teraz mam taki bardzo ciekawy numer, który się składa z trzech takich samych cyfr. Tak, 222. Nikt nie lubił mieć takich w dzienniku chyba kiedyś. 222. Takiego nie było nawet. Julcia nie zmęczyła się jeszcze? Nie, Julcia się nie zmęczyła. Jest szczęśliwy posiadacz numeru 222. Julcia, losujemy dalej. Co? 248. Torba. Po raz drugi 248. Po raz trzeci. Numer 248. Nie ma, trudno. To 91. Jest, idzie. Zakładamy, że tak jest, tak? Oczywiście. Już mamy kolejny numer. Proszę, to będzie piłka tym razem do siatkówki. 141. Mało było, wiesz, piłkę. Numer 141. Dobrze. 79. Myślisz, że za tyje muszę nie jestem za tobą? Numer 225. To jest zamek do roweru. Dla pana, tak? To dostał? A. Zamek do roweru. To się mu przyda. Losujemy dalej, tak? 238. Ty masz 260, widzisz, tak wasko szczęście. No świetnie. To jest tu już dla kolekcji, tak? Proszę bardzo, elektroniczny. Tu polega na 238. Tak, masz 238, zgadza się. Tu będzie lepiej. Teraz numer 47 to jest... 47. Szanowni Państwo, skończyliśmy losowanie tych podstawowych, tej masy ilości nagród. Dziękujemy panu burmistrzowi. Teraz musi troszeczkę przełknąć, przepukać gardło, żeby można losować tą nagrodę główną, która tutaj stoi w rogu budynku, rower. Proszę Państwa, rower będzie głosowany na oddzielnych losach całkowicie, czyli stowarzyszenie przygotowało podwójną pulę losu do tych nagród, które w tej chwili były wydane, jak również do tej jednej głównej nagrody.
Jest to chyba rower, rower cross, damski rower, także dobrej, dobrej klasy. Proszę Państwa, ja proponuję, tak, tutaj Jurek podpowiada, że w razie czego, gdyby wylosował, to mężczyzna może zamienić go na męski. Proszę Państwa, ja proponuję tak, że jak tutaj Małgosia powiedziała wcześniej, jak był Pan Burmistrz Szymrowiec jeszcze, że taką imprezę udaje się nam zorganizować, oczywiście wysiłkiem członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty, ale również aprobatą i przychylnością władz miasta Czechowic-Dziedzic. Nie tylko finansową, ale takim wsparciem duchowym naszego tutaj przedsięwzięcia i nie tylko tego, bo również innych imprez czy uroczystości. I dlatego ja proponuję, żeby tą główną nagrodę, myślę, że mamy wyjątkowe zaufanie do pana burmistrza Mariana Błachuta, żeby tą wyjątkową nagrodę wylosował pan burmistrz Marian Błachut. I o to go pewnie wszyscy razem poprosimy, bo jak ostatnio wylosował, to jakoś tak trafnie te losy rozdysponowane są wśród mieszkańców Ligoty. Panie burmistrzu, bardzo prosimy w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ligoty, aby pan dokonał tego wyboru. W tej skrzyneczce są losy wszystkich państwa, którzy uczestniczyli w dzisiejszym rajdzie i pan burmistrz tych losów pewnie pomiesza skutecznie, żeby rachunek prawdopodobieństwa zachować. Wylosuje jedną z głównych nagród. Bardzo prosimy, panie burmistrzu, o dokonanie tego wyboru. Oddaję mikrofon. Proszę uprzejmie. Dziękuję za to zaufanie, jakim, drodzy państwo, mnie obdarzyliście. Z drugiej strony ogromna odpowiedzialność z tym się wiąże, bo zwycięzca może być tylko jeden i tym samym cała reszta może mieć do mnie żal, że tego szczęśliwego losu akurat w jego stronę nie skierowała. Ale drodzy państwo, ja myślę, że przede wszystkim nie przyjechaliście tutaj po to, żeby wygrać ten rower. To jest, owszem, też jakaś dodatkowa motywacja, ale dlatego, że propagujecie zdrowy sposób życia, lubicie to, robicie to z pasją, zamiłowaniem, zainteresowaniem i również tą pasją pozytywnie zarażacie swoje dzieci, we wnuków, bo zresztą te wyróżnienia w kategorii najliczniejszej rodziny temu dowodzą, że od najmniejszych do seniorów rodziny właśnie angażujecie się w te rajdy rowerowe i ja wszystkim po kolei każdemu dziękuję. Natomiast teraz zamknę oczy, pomieszam trochę i lewą ręką dokonam wyboru. Już, drodzy państwo, ten los jest w mojej lewej ręce. Numer dwucyfrowy. Ci wszyscy, którzy mają numer, drodzy państwo, poniżej 100, są w gronie potencjalnych zwycięzców. Pierwsza cyfra to 6. Może być 10. Czyli potencjalnych 9, można powiedzieć, zwycięzców, czy nawet 10, licząc od 60 i tak dalej. A druga cyfra to 7. 60. Czyli 67. Pogratulujmy tej pani. Cieszmy się radością innych. Szanse za rok znów będą dla wszystkich takie same, jeżeli tylko zdecydujecie się wziąć udział w rajdzie. Prosimy tylko woli formalności. Tak, nie będzie trzeba dokonywać zamiany. Ja pani gratuluję. Skąd pani jest? Proszę się przedstawić. Proszę państwo, szczęście i nagroda rzeczowa zostaje miliardowica. W sposób, myślę, nie budzący żadnych wątpliwości. Gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy państwu za wzięcie udziału. W tym razie oddaję mikrofon.